Drodzy maturzyści, nadszedł znowu czas, aby najstarsi nasi uczniowie zakończyli swoją naukę, wkraczając w dorosłość. W tym filmie chcemy przypomnieć Wam o czasach spędzonych w tej szkole oraz przedstawić wspomnienia uczniów z tych chyba udanych 3 lat edukacji. Jak wspominacie lata spędzone w liceum? Dobrze, niedużo z nich spędziliśmy w samej szkole, bo praktycznie 2 lata były online, tak? Dokładnie. Ale fajnie, no bardzo klimatycznie, trafiła nam się super zgrana klasa, tak naprawdę. Najlepsza klasa w szkole, najlepiej się bawi miasto w dniówce, najbardziej zintegrowane, no same plusy, tak? No, ostatni zostaje sobie. Matgeo, pamiętajcie, Matgeo najlepsza klasa. Klasa dla tych, którzy nie wiedzą, co chcą robić, ale dobrze się bawią, tak? Dokładnie. Najważniejsze. Fajnie chcesz spędzić czas w liceum, to Matgeo, dobry wybór. Które lekcje były najciekawsze? Niemiecki. Panie mam wyrzuta szczęsna. Tak. Trzeciej klasie. Chociaż na zdalnej też się do tego robiliśmy. Dużo pani wymagała i naprawdę wysoki poziom nauczania, ale daliśmy radę, tak? Ja osobiście też bardzo lubiłem geografię, bo ja mniej, w sensie lekcje lubiłem, ale mniej się skupiałem na lekcjach, bo nie zdaję geografii, ale w uprzejmości pana Wojtka mamy robić inne rzeczy, więc tak. Ulubiony nauczyciel. No to pan Wojtek. Pani Małgorzata, szczęsna. I najlepsze wspomnienie. Studniówka. I wyjazd integracyjny, to też było naprawdę. Tak, dokładnie. No. Od początku było już czuć chemię. Te 2 wspomnienia chyba No jak się poznaliśmy oczywiście. Tak. Jakaś taka scenka. Tak. Życzymy powodzenia na maturze. A dzięki. Wspominasz lata spędzone w liceum? Dobrze. Które lekcje uważasz za najciekawsze? Filozofię i geografię. Ulubiony nauczyciel? Pan Wojtek Rzepczyński, pan Kasjaniuk, pani Alejandra, pani Magdalis. Mam wymienić dalej. Najlepsze wspomnienie? WF. Każdy WF. Z panią Joanną Barasz. Dobrze, życzymy powodzenia na maturze. Dzięki, przyda się. Jak wspominasz lata spędzone w liceum? Nie lata spędzone w liceum wspominam całkiem pozytywnie, mimo trudności związanych z COVID-em, zwłaszcza trzeci rok, pomimo przygotowania do matury, wydaje mi się, że nauczyciele zrobili wszystko, żeby nam w tym pomóc, więc lata jako takie wspominam naprawdę dobrze. A które lekcje wspominasz jako najciekawsze? Pomimo bycia na matwizie, jestem jednak człowiekiem, który lubi języki, więc jako najciekawszy wspominam angielski. Naprawdę lubię się go uczyć. Pamiętam też w pierwszej klasie pamiętam, mieliśmy jeszcze geografię. Geografia była świetna z panem Rzepczyńskim. A ulubiony nauczyciel? Ulubionym nauczycielem był zdecydowanie Krzysztof Mast, mój wychowawca. On jest naprawdę świetnym wychowawcą, ma wspaniałe poczucie humoru, umie uczyć, bardzo dobrze uczy. Uwielbiam, naprawdę. A najlepsze wspomnienie? Najlepszym wspomnieniem jest zdecydowanie studniówka. Na studniówce miałem okazję poznać trochę lepiej moją klasę. Nie tylko moją klasę, ale również nauczycieli. Zawsze jeździliśmy się i ogólnie to była świetna zabawa. Studniówka była naprawdę świetna. Chcesz dodać coś od siebie? Czy chcę dodać coś od siebie? Będę też nie za tą szkołą. To jest, naprawdę żałuję, że trafiliśmy na taki czas, bo jestem pewien, że moglibyśmy mieć jeszcze więcej dobrych wspomnień, ale naprawdę będę tęsknił. Życzymy powodzenia na maturze. Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie, jak Wam było w Królówce? Dobrze. Bardzo dobrze, ale czuję niedosyt tej szkoły przez to, że był koronawirus i było dużo zdalnych i po prostu czuję, że nie wykorzystałam całego potencjału.
tej szkoły, jaki mogłam wykorzystać. Budynku przecież. No właśnie. Nie no, jak było fajnie, to było naprawdę fajnie. Jak było słabo, to było naprawdę słabo. Wiesz, o co chodzi? Okej. Okay. Tak było. Dobra. I teraz jak emocje przed maturą? No jest trochę stresik, ale na razie to do mnie jakoś nie dochodzi. Czuję, że dopiero to mnie tak walnie w dzień pierwszej matury. No, mi się wydaje, że właśnie albo dzień przed, albo w pierwszy dzień będzie najgorzej, ale później już jakoś tam damy radę. Ale tak, to ja teraz totalnie nie czuję się, jakbym pisała maturę. Powinniśmy się nie stresować na zapas. No, to też prawda. A przygotowujecie się już do matury? Tak, już od jakiegoś czasu. Coś tam, wiecie jak jest. Może trochę krócej niż było zaplanowane, ale przygotowanie no, jest. 12 lat się przygotujesz do matury, pamiętaj. I co rozszerzacie? Geografię, angielski. I filozofię. Ja, to samo, tylko filozofia. Dobrze. Często muszę odpowiadać na pytanie, dlaczego zostałem nauczycielem. Więc jest akurat dobra okazja, żeby o tym powiedzieć, ponieważ nauczyciel, chyba każdy, czeka na taką klasę, jaką ja miałem. Bardzo dobrze się w tej klasie czułem. Bardzo dobrze mi się z nimi gadało. Wiele się od nich nauczyłem. I dla takich chwil zostaje się nauczycielem po prostu. Każdy z nich był indywidualnością. Super mi się z nimi dogadywało, super mi się z nimi pracowało. Trzymam za nich kciuki na maturze. Wierzę w to, że ją nieźle zdadzą. I dziękuję Wam, dzieci, za te 3 lata. Dzięki. Mamy nadzieję, że materiał przypomniał coś o Waszym spędzonym tu czasie oraz ułagodzi rozstawanie się ze szkołą. Serdecznie dziękujemy Wam za wspólne 3 lata nauki oraz życzymy powodzenia przy wkraczaniu w dorosłość. Jesteśmy pewni, że matury nie stanowiły Wam żadnych problemów oraz dostaniecie się do szkół swoich marzeń. Cześć.